Gmina Czernice jest najchętniej zamieszkiwaną gminą wiejską w Polsce. Z roku na rok przybywa tutaj mieszkańców, dlatego konieczna jest nowa placówka edukacyjna. Żeby ta powstała, potrzebny był grunt. Nieruchomość, którą widzą Państwo za moimi plecami w Nadolicach Wielkich, została przekazana gminie przez KOWR. Na dzień dzisiejszy jeszcze pole, jeszcze jest siernisko, ale w przyszłości powstanie tutaj zespół szkolno-przedszkolny dla mieszkańców, dla uczniów, naszych mieszkańców, na około 1000 uczniów i ponad 250 przedszkolaków. To będzie ogromne ułatwienie, ponieważ szkoła będzie miejscowa i mam nadzieję, że dziecko będzie mogło samo tutaj przyjść albo przyjechać rowerem. I dodatkowo mam nadzieję, że nauka będzie się odbywała w rozsądnych godzinach, a nie na przykład popołudniami, tak jak już to ma miejsce w innych szkołach w gminie, które są strasznie przepełnione. Ten pomysł się zrodził tutaj też wśród mieszkańców. Zaczęliśmy rozmawiać z gminą. W międzyczasie okazało się, że szkoła w Dobrzykowicach dla mieszkańców Nadolic jest za mała, więc część dzieci poszła z połowy wsi, można powiedzieć, do szkoły w Czernicy, z druga połowa poszła do Kamieńca. Te dzieci w Dobrzykowicach, co już się dostały, to były i tak naprawdę ta naprawdę duża wioska, to te dzieci zostały całkowicie gdzieś porozsiewane, można powiedzieć, po różnych kątach gminy. Zdecydowaliśmy się tutaj razem z koleżankami na to, żeby zebrać podpisy. Udało się zebrać naprawdę dużo podpisów w sprawie petycji. Przekazaliśmy ją na ręce wójta. No i tak rok temu wójt rozpoczął pracę. Dlatego, że w okolicy szkół brakuje. W całej gminie szkoły są przepełnione, wszędzie jest już dwuzmianowość. Dojazd do dalszych miejscowości wiąże się z dużymi kosztami, czasem. Do tej pory wozieliśmy dzieci do Wrocławia, co było bardzo trudne, natomiast jeszcze jak pracowaliśmy na bliżej Wrocławia, we Wrocławiu, było to jeszcze uzasadnione. W tym momencie mieliśmy to zupełnie z celem. Podpisaliśmy z gminą Czernica akt notarialny na przekazanie nieruchomości, która znajduje się bezpośrednio za mną. Jest to prawie 4 hektary gruntów o wartości blisko 4 milionów złotych i na gruntach tych w najbliższym czasie, w najbliższych latach powstanie szkoła. Duża szkoła, tak jak zapowiedział pan wójt, z całą infrastrukturą towarzyszącą, sportową, rekreacyjną, więc miejmy nadzieję, że już niedługo mieszkańcy gminy Czernica będą się cieszyć z nowej szkoły, nowoczesnej szkoły, która będzie służyła tym naszym najmniejszym mieszkańcom. Wszystko robimy, żeby było możliwie jak najszybciej, więc tak naprawdę wiedząc, przygotowując się już do przekazania przez KOWR nam tego gruntu, już przygotowywaliśmy się, jeżeli chodzi, po prostu mówię, o taką wstępną dokumentację przetargową, bo chcemy po prostu wystartować w takiej formule zaprojektuj i buduj, która myślę, że zdecydowanie przyspieszy i cóż, no myślę, że już gdzieś na przestrzeni tego roku i 2023 będziemy być może już powoli wyłaniać kogoś, któregoś z oferentów. Zobaczymy, ile to będzie przede wszystkim kosztowało.